nowy etap w szkole. W piątek 21 stycznia odbyła się uroczystość związana z otwarciem nowej części szkoły podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie. Tak naprawdę zakończył się 30-letni okres budowy i remontu jednej z największych inwestycji w tym mieście. Inwestycja trwała bardzo długo, bo była rozpoczynana jeszcze już nawet nie wiem przez jaką instytucję w latach 80. Był to taki plan, miała to powstać jedna w zasadzie wielka placówka, jedna szkoła, która skupiałaby szkołę podstawową, liceum, szkoły średnie. Natomiast oczywiście zmiany ustrojowe i cała ta sytuacja związana ze zmianą sposobu edukacji i prowadzenia tego wszystkiego spowodowało, że później powiat był zaangażowany i gmina Dzierżoniów. No summa summarum, jesteśmy od kilku lat już tylko my właścicielem tego obiektu, jest tylko i wyłącznie nasza szkoła, więc na nas też spadł ciężar zakończenia tej inwestycji. Oczywiście środki, które zdobyliśmy częściowo ze środków przeznaczonych przez rząd, kwota prawie 4 miliony złotych, dołożyliśmy prawie drugie tyle, no i zakończyliśmy nawet nie budowę, bo ten bryła już była wybudowana, ale wykończenie tej ostatniej części szkoły, która już teraz jest oddana do użytku w całości dla uczniów, dla mieszkańców Dzierżoniowa i naprawdę może cieszyć swoim wyglądem i wyposażeniem. No właśnie, dzisiaj ostatnie skrzydło, które widzimy, robi wrażenie. No robi wrażenie, oczywiście nowe technologie, widać, że piękna sala, taka wielofunkcyjna, widowiskowo-kulturalna powstała, gdzie na pewno wiele imprez szkolnych się będą odbywały, ale też jako miasto będziemy na pewno korzystali z tych możliwości. A patrząc na to, że jest w tym budynku również filia biblioteki publicznej, to faktycznie jest to takie centrum kulturalno-edukacyjno-sportowe, nawet można powiedzieć, były obiekty sportowe, orliki, więc naprawdę fajne miejsce w Dzierżoniowie, będzie wykorzystane w 100% i na pewno dzieci i rodzice, i nauczyciele oczywiście będą bardzo zadowoleni.